Kuźmiuk. Dziękuję bardzo. Ja również chciałbym bardzo serdecznie pani minister podziękować za obszerną prezentację priorytetów prezydencji austriackiej w imieniu grupy EKR. Wszystkie one rzeczywiście zasługują na poparcie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, wsparcie dla gospodarstw rodzinnych czy poprawę pozycji producentów rolnych w łańcuchu dostaw żywności, to rzeczywiście wszystko to jest jak najbardziej aktualnie, szczególnie obecnie. I nawiązując do głosu mojego poprzednika, chciałbym zapytać panią minister, jak te wszystkie słuszne postulaty można realizować w sytuacji, kiedy Komisja Europejska proponuje tak głębokie cięcia w przyszłym unijnym budżecie. Te cięcia są szczególnie drastyczne dla krajów nowo przyjętych po roku 2004, w tym w szczególności te cięcia w drugim filarze. No dość powiedzieć, że kraje starej Unii korzystają z tych instrumentów drugofilarowych już przez kilkadziesiąt lat, a kraje nowo przyjęte zaledwie przez lat kilkanaście. Natomiast te ograniczenia są no, na tym samym poziomie dla wszystkich. Więc jeszcze raz chciałbym zapytać, jak te wszystkie słuszne propozycje, które pani wcześniej przedstawiła, będzie można realizować za daleko mniejsze pieniądze. A wszystko wskazuje na to, że jeżeli mamy zdążyć z tym budżetem na wiosnę, z tym budżetem na lata 2021-2027, na wiosnę następnego roku, to rola prezydencji austriackiej będzie w tej sprawie kluczowa. Dziękuję bardzo.